Hej, cześć, witam. Tak, chciałem wam pokazać pierwszy odcinek. Jak się nazywa? My name is Dorbuga. Tak, mam sobie problemy z MC Creator. Zrobiłem wszystko to, co. Zrobiłem wszystko to, co. Nie ma. Zrobiłem wszystko to, co próbowałam zrobić. Zrobiłem coś takiego, wszedłem tutaj. Lo. MC Creator. Tutaj MC Creator, ale mi się nie chce włączyć po prostu. Będę sprawdzał co chwilę. Dobra. Dzisiaj chciałbym właśnie pomówić o Manimator. W tym odcinku, jak zrobić własną animację. Dobra, więc tak, idziemy na to lewy przycisk myszy i używając prawej przycisk myszy można poruszać kamerą. Tak jak w Minecrafcie, prawda? Ale trzeba przycisnąć prawy przycisk myszy i wtedy można tak jakby ruszać kamerą. WSAD jest to do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo. Q, w dół, E, w górę. Dobra, więc ja trochę znam się na tych rzeczach. Ten add character musi być to coś tam. Jeżeli chcemy mieć tak jakby kamerę zmieniającą, to damy tutaj i tutaj. No dobra. Model, może zmienić model. Skina można. Na przykład o takiego. Tylko, że to nie jest poskładane. Dobrze. Aha, idziemy na eksport. Tutaj. Chyba wtedy. Albo. Dobra. Dziw. Do tego przejdziemy później. Dobra. Ja nie wiem, co to jest. Dobra, damy sobie na Steve'a, proszę mnie. I zmienimy jego skin. Damy tutaj. Bros. Tutaj. Ej, tutaj. Mamy już. Jeżeli nie chcemy tego skina, to my jeszcze raz spróbujemy. To widzę, to jest bug niestety. Buguje się. Więc klikamy na update image chyba. Nie, usuwamy. Przepraszam. Dobra, do rzeczy. Jak mi robić własną animację? Steve. Najpierw. Zrobimy coś takiego.
Co ja zrobiłem? Co to jest? Już wam mówię. To jest do animacji. Zobaczcie na naszego skina. To jest nasz skin. Wolałbym powiedziałbym tak szczerze, zrobię, usunąć. No bo nie wiem, bo można robić jeszcze z każdej strony. I co teraz? Może jemu damy kino. Klikamy tutaj w ad i item. Teraz klikamy na przykład diamentowego kino. Idziemy o tutaj i zmieniamy jego rotację. Może na to się zmieni, że to jest na przykład 2D, a nie 3D. Cóż, jestem jeszcze też uczę, ale i tak to już lubię. Uczę się, jak na przykład robić własne rigi. Jeżeli byście nie wiedzieli, byście, wiecie, co to są rigi. Rigi to są takie jakby bardziej zaawansowane już takie jakby animacje. A jak naciśniemy shift, to wtedy jakby coś się proszę wolniej. I rigi chyba wam pokażę w następnym odcinku. Dobra. Tak, to chyba jest sprawa. Teraz matki. Teraz ją opadę. Więc ja mu też nie opadnie. Może też zrobić coś takiego, że on tak jakby ciągnie. Wtedy do kilo. Wtedy robić coś takiego. I za tym. Trochę tak jakby, znaczy przykrzywić się taki jeszcze bardziej. Wtedy ręka z tyba. Padam.
wtedy to nie tak. Nie teraz, młoda. Co jeszcze? Mamy już i te. Może ich zniszczy sobie blok. Przesuniemy ten blok. Oczywiście tego typu tutaj bloki nie może, nie może zniszczyć. Nie może tak zrobić. A szkoda. A szkoda, ale... że jest to z Minecrafta i powinniśmy na to kliknąć, coś. Tutaj powinno być, ale wtedy byłoby tyle, że szok. Więc... I teraz, na przykład, zrobimy coś takiego, że tutaj się uda to później zmieścić. Więc alfa jest to coś takiego. Żeby sobie wydłużyć tu. I na przykład zniszczysz blok. Specjalny blok. Jest taki blok, który jest bardzo, bardzo fajny. Jest bardzo specjalny. Ten specjalny blok, bo patrzcie, wchodzimy sobie na zwykły blok. Wchodzimy sobie na zwykły blok. I tutaj. Blok jest. I zwykły ciest się niczym nie różni, więc klikamy na zwykły ciest. Ale teraz... Widać? Zobaczcie na przykład. Tutaj coś takiego jest, a tutaj czegoś takiego nie ma. Jeżeli tylko czegoś takiego nie ma, nie można ruszyć. Musi być coś takiego. Wtedy na przykład sobie nie. To są otworzy. O tak. Nie bardzo jak są. Dobra. Dobra, przesadziłem. Obrazy się już otwiera, dobra. To bardzo logiczne. Y to jest to, czy X to jest, nie mogę wejść wyżej, o, X to jest, jakie to dziwne skrzynia.
Więc x to jest to, y to jest to, a z jest tutaj. Więc widzimy, może zrobić naprawdę identyczną skrzynię. Teraz dajemy na sobie pustki. Może coś zrobić? Naprawdę, naprawdę, naprawdę dzicie. Że nawet nie widzę w tym, że jest widzący. Może to jest bardzo krzywdzące. Zobaczcie, jak chodzicie! Widać, tutaj jest taki mały kicie, mi się nie wiem, tutaj. Zobaczcie, na to mam dziwną skrzynię. Kurczę, mam tą skrzynię, dobra. Więc jeszcze scenery. Scenery to jest sceneria. Więc sobie klikamy na add. Klikamy tutaj. Schematy. Schematy. Wybieramy sobie na przykład dungeon czy wooden building. Jakieś trzy. I teraz mam ten schemat. Ten schematy działają tak samo jak jak coś takiego, czy że nie da się zniszczyć na przykład tego tutaj bloku. Dziwny świat Minecraftowy. Jeszcze jedna rzecz. Light. Light jest to światło. Żeby to działało, żeby mówię. Gramy sobie właśnie w background. Zmieniamy właśnie to na nas. Gusto. No i teraz tak, zmieniamy light. Zobaczcie, jaki ciekawy to jest. Światło sobie zmieniamy. Jakie ciemne tutaj. Klikamy na light. Teraz jest taki jasny. Kolor można zmienić tego światła. To jest na niebieski. Okej, teraz jest taki niebieski świat. Co nam jeszcze, że to światło jest takie niebieskie, a tutaj to światło jest takie... Też niebieskie, ale tutaj damy sobie tak, że jest białe. Można też zmienić tempo. Żeby się zwolnić. Zwolnić.
Gibony. W związku z czarną skrzynią. Dobra. I teraz, jak już wiemy, żeby nasz taką jakby porę. Może teraz widzę. Pierret. Nazywam Pierret, jeżeli byście są jakby dali się, żeby zrobić tego Pierretta. Nie tylko Pierret, tylko tego tutaj na przykład. I sobie domyślę na przykład, że specjalny blok doda się mapa, że teraz tak. Niestety, mamy tutaj. Teraz na spisek. Block to parent. Parent. Teraz klikamy na sti. Body part on. Od rejta. I sobie nazwijmy tego, tą animację. Dezy i płynnie jest inny kraft. A jak nam chyba sobie będziemy chcieli mieć nową animację, idziemy tutaj. Aha, nie zapisałem, to prawda? A nie, zapisałem! I on można by się dać jako odcinek. Sportsman Movie. Save. Okej, mamy tutaj. Teraz kompresja. Nie klikacie chyba tego, lub wiesz. Jednego z tych. Czego są mnie nie klikacie, więc klikamy tutaj. Klikamy OK. Ale zobacz. Teraz otwieramy AV i mamy tu nasz AV. Tak. Po jakimś tam czasie o
Powinien być to normalne. Nie widać main ekranu. Teraz wyłączam na przykład to. I no tak, można też robić własne schematy. Więc dam wam tutaj przykład. No przepraszam, że od jakiegoś tam czasu nie nagrywałam żadnych filmików, ale nie miałem problemów z tym. Można to minimalizować. Jakoś. Tylko nie umiem. To ja wyłączę. Klikamy teraz MCL. Nie otwieramy jeszcze MCL. No bo będziemy mieli problem. Zobaczcie, jaki to jest problem. No. To nie jest za problem, muszę wypakowujemy się. No niby co, to nie ma wirusa. Powinno nam się to otworzyć. O, otwieram. Piggy. I MCL. I warning. Only open a word in one program at a time. If you will open a word at a time, at the same time in MCL and in Minecraft, you will lose your word and possibly damage your save file. User word. If you're using Minecraft 1.3 or earlier, you need to close Minecraft completely before you use MCL. When an error causes MCL, it can report the details of the error to its developer. The error report will include your operating system version, MCEdit version, OpenGL version, plus the make and model if of your PC, CPU and graphics processor. No professional information will be collected. Error reporting can be enabled or disabled in options. Enable error reporting. No i widzę, że to tworzy świat. Skasowałem wszystkie światy. I teraz tak. Nazywamy go na przykład byle jak. Byle jak. Ale tylko naprawdę. I super płaski. Według mnie na super polskim, czy na czym lubię Nery. Jak chcecie, mogę tutaj właśnie prezentować jakieś modyfikacje typu Sleep Card 2. Jest to fajny mod. Najlepszy. To jest jakieś tam modyfikacje, które się nazywa UgoCraft. Tak, ja mam do początku tutaj troszeczkę, co jest UgoCraft, jakbyście się pytali. Jest to jeden z
skomplikowany w modyfikacji dla według mnie. Nie wiem dlaczego to na superpłaskim świecie to nie działa, ale ja już mówię, na którym świecie powinno to działać już. Dobra, powinno to działać na tym oto tutaj świecie. Żeby się uderzył gdzieś koło pustyni. Bo na pustyni nie jest tam najmniej lagów, bo jest bardzo płaskie. Przepraszam. Dobra. I wywołać się też. Tutaj też mam. Dobra. Nie potrzebuję dużo miejsca. Potrzebuję przynajmniej 5 na 5. Klikamy. Może być to tak, może być to tak. Jeszcze jedna rzecz, a później pokażę wam to, co muszę poczekać. To sobie weźmiemy. To. I zrobimy sobie taki jakby mini pasek. Będę zrobił mi się małe drzwiczki. Nie wiem, jak to testowałam to gdzieś wyżej. Gdzieś ja tam? To mi działało. No to jakby się przesunąć, ale nie działa, no nie działa. Dobra, więc teraz zrobimy własny schemat. Żeby zrobić własny schemat, mówię, że szyba się otwiera czy coś, nie można dodać szyby. Bo to jest wtedy część teraz, no dobra. Więc robię takie programy, robić coś takiego, że na przykład kobelstone się tutaj otwiera. Większość youtuberów to już nagrało, więc powinniście wiedzieć. No i taka jest mała haka. I teraz wychodzimy. Teraz load world i load world. Wybieramy sobie jakikolwiek tam świat. I tak. Wezmiemy się tam, gdzie wyszliśmy. Kwestia jest. Q i Z opadamy.
WSAD, proszę się, spacja, to nie wiem. Dobra, i kukiem jeszcze przybliżamy właśnie kursor i oddalamy. Jeżeli nie chcemy mieć trawy, wybieramy właśnie ten blok, chcemy lewy się. I cały ten tutaj obszar, który właśnie zbudowaliśmy, kopiujemy. Klikamy w pozycji branży, muszę eksport. Eksport, wchodzimy w pozycji desktop. Albo w folder. Wchodzimy tutaj. W folder gdzieś tam powinien. Dobra. Favorites. Desktop. Down. Nie wiem, co rozumieć. Nie ważne. Więc robimy coś takiego i save. I teraz to zapisaliśmy. Można to wyłączyć. I teraz mamy tutaj naszą byle. Otwieramy teraz nasz Minimeter. Czasami chcę powiedzieć MC Creator, no bo dużo razy słyszałem o tej aplikacji. Sam chciałbym w ogóle otworzyć tą aplikację. Mam wirusa i nie mogę. I teraz open animation, żeby powrócić do naszej animacji. Ale chyba nie zapisaliśmy. No cóż, trudno. Więc sobie otwieramy dysk. Zobaczcie, co zrobicie. Dobra, więc teraz wchodzimy w Incenty. Dobra. I mamy teraz tutaj Art Scenery. Tutaj tak. Desktop. I tutaj. Trochę niżej mamy już naszą scenę. Teraz może trzeba zrobić coś takiego pyk i pyk. I mamy naszą scenę. I na przykład teraz. Ups. No. Teraz zrobimy tutaj naszą animację. Więc piszemy OK. Jak widać, tych tutaj bloków nie można. I teraz art. Blok. I stół. Ok. I tam powinien być nasz stół. Gdzieś tam.
Dobra. Dosyć długi będzie ten odcinek. Tego co ja wiem. No i mamy. Nasz są. O, teraz nie widać, że to właśnie tego można zburzyć. Okej. Okay. Special block. Czy block. I teraz, no, ja sobie coś takiego dodaję. I teraz, no, wyjdziemy niżej. Dobra. Teraz robimy coś takiego, na przykład, żeby coś zrobić. Idzie tędy. Musi być to akurat 90. Dobra. I teraz. Wracamy do 90 stopni. Tak. Nie mamy. Teraz zrobimy wyrwę. Dobrze. I mamy teraz odbierając dziesiątki. Więc tak. Komentujcie. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie.